Cześć, siemano, z tej strony Noras. Nagrywam dzisiaj wielki odcinek openingu, na który przyszła mi paczka z Anglii od mojego ziomeczka dobrego Ern35T. Możecie zafollowować go na Insta, bo jest naprawdę dobra morda. Co on tu wysłał, to zobaczymy zaraz. Otwieram to pierwszy raz, więc no co więcej, jak tylko otwierać. Dobra, i na wstępie tak powiem. Możecie zostawić lajka, subskrypcję, udostępnić. Jak chcecie więcej materiału, to piszcie, bo ostatnio no nie było weny dużo twórczej takiej, żeby coś nagrać, żeby coś. Ale wena wróciła. Jestem tutaj. Tu. Podajcie do mnie na Instagrama. Tu gdzieś będzie NorasXXL. Najlepszy Instagram w Polsce, czy tam nawet w Europie. No i co? Zaczynajmy. Dobra, pierwszą rzeczą z tej paczki będzie Money Spray Gun. O kurwa, jaki zajebisty. I co, to ten mogę strzelać? O kurwa. Pieniądze lecą, pieniądze spadają z nieba. Ja pierdzielę. Wiecie, jak w takim typowym teledysku będzie. Ja mam kasę, ja mam wszystko. Strzelam w ciebie i widzę twoje piździsko. Dobre pistoleci, fajny, podoba mi się. Tylko wiecie, jakby tu leciały jakieś funty, dolary, nie wiem, cokolwiek, a to leci, kurde, wiesz, taki pieniążek za darmo. Zajebiste. Dobra, drugą rzeczą, jaka jest... O kurwa! Patrzcie, klawiaturka Razera Cynos Chroma. Ja ją otwieram od razu. Ja pierdolę, jaka zajebista klawiatura. Dawaj ten kabel. Jakaś używana trochę, ale to mniejsze z tym, no. Patrzcie. Czekaj, ostrość, patrzcie na to. Jak ja ją podłączam, no i leci. Zajebioza. Klawiatura sam raz. Lecimy dalej. Klawiaturę już mamy. Później ją będziemy sprawdzać, testować. Następną rzeczą, jaka jest na tej liście całej, to... Ja pierdolę, ale myszka. Wow, Razer. Patrzcie na to, jaka myszka zajebista. Dobra, myszkę odkładamy, na koniec będzie podłączane. Dobra, i teraz rzeczy widzę tutaj jakieś takie... Do jedzenia? Co to jest? Patrzcie. I ja pierdolę, parówę dostałem. Dobra, otwieram to. Kurwa, jak będzie jebać. Kurwa, weź tą łyżkę. O ja, ale kurwi, takim parówką taką. XD. Woda w parówce, o kurwa. O, się wylało. No ty... O fu, ale jebie, parówa. Al chujowe. O ja! Bleh! O kurwa! No dobra, nie, daję temu 1 na 10 totalnie. No i moje klimaty, fu. Wszystko wszystkim, ale jajek nie lubię. O ja, jajek, kurwa. Pojrzałem się na paczkę w dół i zobaczyłem. Patrzcie teraz co, że już powiedziałem, to pokażę. Patrzcie. Jajka w odście chyba. Odsuwa jak chuj. Dobra, tam ty próbuję jajo. Ty no. Czekajcie, wezmę widelec. Ale niedobre. O ja. Ocet. To nie dla mnie, to nie dla mnie. Parówki. Dobra, następna rzecz na mojej liście. O, ziarka! Ziarka, patrzcie. David, ziareczka. No co, no trzeba zobaczyć, jak te ziareczka smakują, bo to widzę. Ty, ale to tego się nawet otworzyć nie da. Kurde. O. Ja na fejma chciałem się bić, jak mnie pudełko pokonuje z ziarkami. Typie, we w ogóle, fejma, coś gadasz. Ho, dostałem się. Ale zajebiste. Dobre, fuj. A, zapomniałbym, dla jajek daję też 1 na 10 ziarka. 7 na 10, zdecydowanie polecam te ziarka, fajne.
Pamiętajcie, jak chcecie takie paczki, możecie pisać do tego Erna. On wam powie ceny, wszystkiego wiecie. I wam wyślę. Zapomniałem pokazać w ogóle, otworzyłem od razu. Cukierki, Skor, Smoke Ball. Nie wiem co to, ale pewnie mnie z butów wywali jak zwykle. Toxic jakiś. Czekajcie, zaraz zobaczymy. No co ten Messenger. Ty... Widzicie, spokojnie można odcinku nagrać, bo ludzie piszą i dzwonią. O ja, to jakieś małe kuleczki, a pewnie wywala je z butów. Nie, czekaj, to spróbuję, o patrzcie. To są różne kolory, bo jest taki jeszcze. O kurwa. To ma inny smak. Wykręca ryja. Ziomek wykręca w chuj ryja. I druga rzecz, jakieś opakowanie. Tym cukierkom daję 5 na 10, bo no nie lubię takich kwaśnych rzeczy właśnie. Kwaśne rzeczy są najgorsze. O ja, znowu cukierki takie kwaśne, Jezu. W środku takie wiecie opakowanie, toxic, waste. I co, no pewnie kwaśny chuj cukierek to taki o. Ja nie mogę takich kwaśnych rzeczy. Jak ktoś lubi takie cukierki, to jak najbardziej, ale mi tak nie przepada. Ojej. O! Teraz takie coś, patrzcie. Chocolate Orange Minis. Zaraz zobaczymy, co to jest. Chocolate Orange Minis. To wszystko jest takie pakowane na wangi. Wszystko jest pakowane na takie jedzenie, widzę, długotrwałe. O, jakie zarąbiste, patrzcie, jak pomarańczka, bo to pomarańcz. Ale czekolada o smaku pomarańczy, zajebiste, chuj. Wygrało 10 na 10 jak na razie, 10 na 10, zajebiste. To ja chyba kończę już odcinek, już wszystko. Idziemy dalej. No i co mamy dalej? Dalej mamy tą samą firmę, to samo, tylko takiej kulce takiej. Widzę to, kulka jakaś taka, kurwa. Ty, o jaka pompa, pomarańcz. Pomarańcz chuj. Dobra, naklejka, firmo, logo. O ja! Patrzcie jakie super, patrzcie. Aż idę, czekajcie, spróbujemy jedną. Wow, jaka fajna. Zaraz wracam. Ale zarąbista. Naprawdę polecam. Bo to samo, tylko w innym, w postaci pomarańczy. Ale zarąbiste, dziękuję. Patrzcie, jakie fajne. Dobra, to chowamy, bo jest zajebiste. MMMsy, patrzcie, jakieś karmelowe. Ja. MMMsy. Ło, stary, MMMsy. Karmel. Zajebisty. Dobrze, chuj. Plus 5 kilo. Dziękuję, Ern, że dbasz o moją linię. O Jezu. Następna rzecz, patrzcie, co to jest. Ja. Kurwa, ostre. Dobra. Nie wiem czemu, ale strasznie wolno to leci. Dobra, tyle wystarczy, ja nie lubię. Strasznie wolno to leci. Tyle sobie nalałem. Ale ostre, o ja, o nie, najgorzej. Ostre. Dobra, lecimy po następną rzecz. Pringlesy, salt i vinegar. Nie wiem co to. Perfect English, ja chuj. Ale ostre. No, dobre, dobre. Takie... No zajebiste. 8 na 10. No i widzę, że to chyba ostatnia rzecz z mojej listy. No jakby tego nie było, jak musi być. Fasoleczki. O kurwa. Fasoleczki wszystkich smaków.
Bardzo dziękuję. No widzisz, za pierwszym razem otworzyłem fasolki wszystkich smaków. Co my tu mamy? Strange bug. Dobra, no standardowo, tylko że po angielsku. Czekajcie, niech ostrość złapie. Kurwa, czemu tej ostrości nie łapiesz? O! No i co? No trzeba próbować, widzę. Dobra, wylosowałem taką, jakąś taką, wiecie, z tym. Nie wiem co to. Nie wiem, biała. A, biała to jest, to chyba to mleko takie. Fu. Nie no, chcę inny jeszcze. Sztaki. O, fu. Nie, dobra, fuj. Dobra, jeszcze jedno. Też zły. 4/10, niedobre. Dobra, to było moją ostatnią rzeczą z tej całej paczuszki, widzę. No i co mogę powiedzieć więcej, jak tylko podziękować dla Ernesta, który mi wysłał tą paczkę. Wbijajcie na jego Instagram, co się wyświetli gdzieś tutaj, czy tutaj, czy tutaj. Nie wiem, gdzie się wyświetli. No i wbijajcie do mnie na Insta. Najlepszy Instagram w Polsce, nawet w Europie. I co? Zostaw suba, lajka, pierdolnij z Baśki w dzwona i udostępniaj. Będziesz na bieżąco, będziesz ze mną. Pozdro!